Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kilkanaście godzin trwały poszukiwania 14-letniej Wiktorii, która w poniedziałek po południu oddaliła się od grupy podczas zabawy w parku w Kamieńcu nieopodal Tarnowskich Gór. Policja opublikowała wizerunek nastolatki, prosząc o pomoc. W poszukiwaniach od poniedziałku brało udział kilkadziesiąt osób ze specjalistycznym sprzętem. Fatima Orlińska. Policja państwowa i ochotnicze straże pożarne, do tego wyszkolone psy tropiące, drony, kłady i łodzie. Tak rozpoczął się kolejny dzień poszukiwań zaginionej 14-letniej Wiktorii. Obecny jest tutaj WOT. Działania wznowiliśmy od razu po godzinie 8 rano w dniu dzisiejszym. Na chwilę obecną mamy niespełna 80 hektarów, które w trakcie jesteśmy przeszukiwania za pomocą dronów, kładów. Kłady, drony to jest najszybszy sposób weryfikacji terenu. Teren nie jest łatwy, teren jest leśny, są pola, nieużytki. Jak również bierzemy pod lupę tutaj wszystkie boczne uliczki, możliwości dojazdu. Od wczoraj przeczesywano okolice ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Kamieńcu, gdzie przebywała Wiktoria, która jest dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w spektrum autyzmu. W ośrodku przebywa od półtora roku, dokąd przyjechała z województwa świętokrzyskiego. Jej rodzice zostali pozbawieni praw do opieki, a prawnym opiekunem jest pracownik ośrodka opiekuńczego w Kielcach. W poniedziałkowe popołudnie Wiktoria miała oddalić się od grupy, będąc na spacerze poza ośrodkiem. W momencie, kiedy minęła godzina, mąż wyszedł na godzinę, kiedy minęła godzina, opiekun zakomunikował, że koniec zabawy, że wracają. Pozbierał grupę razem. No i Wiktoria robiła sobie orła na śniegu. Wstając z tego orła, no, koleżanka ją popchnęła i dzieciak się jakoś zaciął w sobie i po prostu zaczął iść w drugą stronę. Opiekun szybko odprowadził te kilkaset metrów resztę dzieci tu do ośrodka, wrócił z dwojgiem pracowników, zaczęli szukać natychmiast Wiktorii. No i w ciągu kilkudziesięciu minut zawiadomiono policję o całej sytuacji. Ta rozpoczęła działania błyskawicznie. Rozmawiała m.in. z mieszkańcami Kamieńca i zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. W pierwszej fazie poszukiwań uzyskaliśmy informację, że dziewczynka mogła oddalić się w kierunku pobliskiego przystanku, gdzie skorzystała z autobusu komunikacji miejskiej i odjechała w kierunku Gliwic. Stąd też natychmiast powiadomiliśmy tamtejszych policjantów, którzy sprawdzili zarówno autobusy, jak i dworce, przystanki, parki i skwery. Wiemy, że dziewczynka pochodzi z województwa świętokrzyskiego, stąd też policjanci z tamtego rejonu zostali natychmiast powiadomieni o fakcie jej zaginięcia. Akcja poszukiwawcza zakończyła się dziś po godzinie 14. Wiktoria została odnaleziona na terenie Katowic. Natrafili na nią policjanci patrolujący ulice centrum miasta. W najbliższym czasie zostanie przesłuchana. Jak jednak podkreślają służby, jej zdrowiu i życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Brak lekarzy powodem problemów szpitala w Chorzowie. Oddział hematologii i onkologii dziecięcej po raz kolejny został zawieszony, a niewykluczone, że trzeba go będzie zamknąć. Przykład Chorzowa to tylko czubek góry lodowej, bo młodzi lekarze nie chcą leczyć chorych onkologicznie. Brakuje chętnych na specjalizacje, zwłaszcza te związane z leczeniem nowotworów. Łukasz Kądziałka. Już raz oddział onkologii i hematologii w zespole szpitali miejskich był przez dłuższy czas zamknięty. Było to kilka lat temu. Teraz sytuacja się powtarza, tylko w tym roku oddział został zawieszony już po raz trzeci. Mało na rynku jest specjalistów w zakresie hemato-onkologii dziecięcej. W województwie śląskim są trzy ośrodki. Jesteśmy my, Zabrze i Ligota. W związku z tym jak gdyby nie ma problemu z pacjentami hemato-onkologicznymi, bo nawet na terenie naszego województwa znajdą miejsce do leczenia. Jednak każde dodatkowe łóżko to dla małych pacjentów szansa, żeby czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala się skrócił. Z personelem na razie problemu nie ma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Tu onkologia działa bez zakłóceń. Jeszcze, ponieważ ta specjalizacja nie należy do tych często wybieranych przez młodych lekarzy. My się musimy zmierzyć nie dość, że z bardzo, bardzo chorym pacjentem, który niejednokrotnie bardzo długo u nas przebywa w oddziale i dużo spędza czasu. Jednocześnie musimy też zmierzyć się z problemem, jaki mają ich rodzice, którzy muszą udźwignąć ten temat tak ciężkiego rozpoznania własnego dziecka.
O tym, że lekarzy brakuje, mówi się od dłuższego czasu. Lukę pokoleniową niełatwo będzie wypełnić. Średni wiek lekarza w Polsce to 50 lat. Około 1/4 ogółu lekarzy aktywnych zawodowo w Polsce to lekarze emeryci. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby od jutra te 25% lekarzy emerytów aktywnych zawodowo zechciało rzeczywiście przejść na emeryturę i nie pracowałoby od jutra. Spowodowałoby to całkowity paraliż naszej służby zdrowia. Lekarze częściej wybierają też pracę w podstawowej opiece zdrowotnej. Poradnie ściągają tych lekarzy ze szpitali i oni tam znajdują lepsze warunki pracy, nie tylko finansowe, ale również i socjalne. Dlatego doniesienia o zawieszaniu oddziałów szpitalnych mogą być coraz częstsze. W całym województwie jest tylko 27 specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej. Żeby ponownie otworzyć oddział, zespół szpitali miejskich w Chorzowie potrzebuje minimum 2 specjalistów. Plus dyżuranci na oddział hemato-onkologii dziecięcej. W związku z tym wydaje się to mało realne, ale mamy nadzieję. Czasu jest niewiele. Na razie oddział onkologii i hematologii pozostanie zawieszony do końca roku, ale niewykluczone, że ostatecznie trzeba go będzie zamknąć. Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych. Takie hasło widnieje na ich profilu. To nie tylko słowa. Oni wprowadzają je w życie, czyniąc rzeczy niebywałe. Szerpowie nadziei, bo o nich mowa, łączą pasję chodzenia po górach z chęcią pomocy innym. Tym, którzy chcą pokonywać szczyty własnych możliwości, ale sami nie mogą. Jak można do nich dołączyć, opowiadali dzisiaj wolontariusze w dniu ich święta. A opowieści tej przysłuchiwała się Magda Sincewicz. Mimo, że mają wiele powodów do tego, by dzisiaj hucznie obchodzić swoje święto, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to nie robią tego przecież dla poklasku. Co więcej, pragną zarażać swoją pasją niesienia pomocy innych. Dzisiaj spotkali się z młodzieżą. My uwrażliwiamy młodzież właśnie na potrzeby drugiego człowieka i również prowadzimy szereg akcji, czy to charytatywnych, czy właśnie mamy szkolne koło wolontariatu i właśnie z okazji dzisiejszego święta chcieliśmy również, żeby spotkali się z ciekawym człowiekiem, wolontariuszem. A tych w szeregach szerpów nadziei nie brakuje. Gdy zaczynali, nie zdawali sobie sprawy z tego, że w ich działaniach będzie chciało brać udział tyle osób. Do ostatniej akcji w Tatrach we wrześniu ubiegłego roku zgłosiło się prawie 800 osób, choć zapotrzebowanie było na 250. To, jaką my widzimy radość, zarówno skarbów, rodziców i w ogóle wszystkich, którzy mają możliwość brania udziału w tym projekcie, wynagradza wszystko i to jest ta wartość, którą chcemy pokazać. Pokazać, że może nie uda się zmienić całego świata, ale dzięki odrobinie dobrej woli i spojrzeniu z empatią na drugiego człowieka można choć na chwilę zmienić jego świat. Jak widać, taki przekaz trafia do innych. Jak młodzi ludzie słuchają faktycznie doświadczonej osoby, to też ich tok myślenia się zmienia rzeczywiście. Ja jestem wolontariuszem już od 7 lat, więc taki staż już mam. Zaczęłam też od ludzi doświadczonych, którzy mnie wszystkiego uczyli. Może nie robię tego, co robią tutaj ci wolontariusze, że wchodzą, ale też staramy się pomóc jak się najbardziej da. Bo przecież chcieć to móc. Szerpowie nadziei są tego przykładem, podobnie jak wszyscy inni wolontariusze. I za to im podziękujmy. Setki sztuk karpia, kilogramy uszek, hektolitry barszczu i wiele, wiele innych przysmaków. Bez nich nie wyobrażamy sobie świątecznego stołu. Ten, który 24 grudnia stanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, pomieści ponad 2000 osób. Przygotowania do tegorocznej Wigilii dla Samotnych trwają. Do akcji przyłączają się kolejne miasta metropolii. Wolontariusze wciąż są poszukiwani. Magda Sincewicz. Przygotowania rozpoczęły się już we wrześniu, bo żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, potrzeba czasu, a tego coraz mniej do Wigilii. Dokładnie 24 grudnia o godzinie 16 przy wspólnym stole po raz kolejny zasiądzie wiele osób. Dzisiaj jest święto wolontariusza i my właśnie w tym święcie ogłaszamy, zapowiadamy dla wszystkich ludzi samotnych, potrzebujących Wigilii, dla osób właśnie tego typu, które będą szukały tego wolnego miejsca. To dzięki wolontariuszom, dzięki kochanym osobom, które mają tą empatię, mają w sobie myśl o drugim człowieku, odbędzie się Wigilia w samą Wigilię, nie udawana, nie wcześniej, nie kilka dni przed samymi świętami, ale wtedy, kiedy osoby samotne tego od nas najbardziej potrzebują. Potrzeba też rąk do pracy, bo do zaserwowania jest około 10 000 posiłków.
proszę sobie wyobrazić 2000 osób, ilu potrzeba ludzi, żeby to wszystko zagrało, żeby to wszystko wyszło i żeby to wszystko się wydarzyło. A tym razem wydarzy się nie tylko w regionie, ale także w innych miastach na terenie całego kraju. Będzie ich 30, począwszy od Warszawy, kończąc na Kołobrzegu. Bardzo cieszę się, że Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska tak mocno włączyła się, bo wcześniej Metropolia była takim partnerem cichym, dzisiaj jest wiodącym. Staramy się pomagać komu tylko możemy. Jako miasto Mysłowice, samorząd, łączymy się z wieloma miastami, aby wspierać tych ludzi, którzy są nie tylko ubodzy, ale również samotni. W ten dzień na pewno nie będą. Zadba o to sztab ludzi, którzy podchodzą do tego z dużą empatią. Jak to w normalnej pracy niewolontariackiej, że się coś wykonało i że było to dobre. No to jest najważniejsze właśnie, że znowu komuś tam pomogliśmy, tym ponad 1000, prawda, osób, które samotnych zgromadziliśmy i oni się czuli dobrze. Kilka dni przed świętami, dzień w dzień w kuchni uwija się prawie 150 osób. Można do nich dołączyć. W każdą środę o godzinie 18 w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach odbywają się zebrania akcyjne wolontariuszy. Wystarczy przyjść na jedno z nich. Narzędzia i materiały do utrwalania śladów, sprzęt do wykonywania podejrzanym zdjęć i krzesło nawiązujące wyglądem do elektrycznego, ale z wykorzystaniem którego robi się zdjęcia sygnalityczne. To i jeszcze więcej jest do zobaczenia na wyjątkowej, bo prawdopodobnie jedynej w Polsce ekspozycji poświęconej historii techniki kryminalistycznej. Taką wystawę otwarto właśnie w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Fatima Orlińska. Każdy, kto kiedykolwiek zastanawiał się, jak wyglądają narzędzia pracy, które pomagają identyfikować przestępców, w jaki sposób pobiera się odciski palców i co mieści się w walizce do oględzin zwłok, technika kryminalistyki ma teraz możliwość przyjrzeć się temu z bliska. Mamy nożyczki, termometr, tak jak widzimy, kombinezony jednorazowe, rękawiczki jednorazowe. Wszystko to, co też zabezpiecza technika. W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach powstała ekspozycja, która przedstawia, jak na przestrzeni lat zmieniała się technologia wykorzystywana w technice kryminalistycznej. Pomysł jej powstania zainicjowało pytanie studenta kryminalistyki, a eksponaty gromadzone były przez 4 lata. Zdecydowana ich większość służyła technikom garnizonu śląskiego. Tutaj mamy to pomieszczenie podzielone na takie tematy, czyli w części jednej mamy sprzęt, który wykorzystujemy do rejestracji osób podejrzanych, mianowicie daktyloskopia i zdjęcia sygnalityczne. Kolejny sprzęt to jest sprzęt, który na co dzień używany przez technika kryminalistyki, czyli aparaty fotograficzne, walizki kryminalistyczne i później mamy w dalszej części czasopisma, narzędzi, które żeśmy się wzorowali i sprzęt, który na co dzień był używany w pomieszczeniach biurowych. Aktualnie w Gliwicach pracuje 11 techników kryminalistyki, którzy jako jedni z pierwszych są na miejscu przestępstw i zbrodni. Jak sami przyznają, współczesna technologia nie tylko przyspiesza ich działania na co dzień, ale również czyni pracę ciekawszą. Tutaj są pobierane odciski palców oraz fotografia. Dzięki wystawie można dowiedzieć się, że pobranie takiego odcisku, opisanie i zapisanie go do bazy trwa zaledwie kilka minut. Na co dzień pracujemy na wszelkiego rodzaju proszkach daktyloskopijnych, jak argentorat, czerń, sadza. Jest to nowy sprzęt, także tam znajdują się proszki fluorescencyjne, które weszły do polskiej policji jakiś czas temu. Dysponujemy na pewno dużo nowocześniejszym sprzętem niż miało to miejsce jeszcze na przykład 10 czy 20 lat temu. Staramy się nie pokazywać, w jaki sposób ujawniamy i pracujemy, ze względu na to, żeby przestępcy też nie wiedzieli, w jaki sposób ujawniamy po nich ślady. Wystawa dedykowana jest przede wszystkim uczniom klas mundurowych i studentom kierunków kryminalistyki. W przyszłości być może będzie ogólnodostępna, na razie jednak trzeba odpowiednio wcześniej umówić się na dogodny do zwiedzania termin, który uzależniony jest od zajętości techników kryminalnych. Tą wiadomością kończymy to wydanie Silesia Flash. Dobrej nocy.